Otyłość jest przyczyną wielu poważnych problemów medycznych. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że nawet tych nieoczywistych dla wielu kobiet jest to na przykład poważna przeszkoda do założenia upragnionej rodziny, uniemożliwiająca zajście w ciążę. Paulinko, co pomyślałaś, jak dowiedziałaś się, że nie możesz zajść w ciążę z powodu nadmiernych kilogramów? Od kilku lat z mężem staraliśmy się o dziecko i szukaliśmy różnych przyczyn, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nam nie wychodzi. W momencie, kiedy już padła ta ostateczna diagnoza, że to są nadmierne kilogramy, wstrząsnęło to mną dosyć mocno, dlatego że wiedziałam, że będzie ciężko mi zrzucić ten nadmierny balast w związku z moimi poprzednimi doświadczeniami, które miałam z próbą zrzucenia wagi. A efekt jojo się pojawiał wcześniej? Tak, w ciągu tych 10 lat, kiedy zmagałam się z nadmiernymi kilogramami, efekt jojo się dosyć często powtarzał. Udawało mi się schudnąć nawet 20 kg, ale niestety potem wszystko szybko wracało z nadmiernymi kilogramami dodatkowymi. Pani Joasiu, zgłaszają się do Pani kobiety z otyłością, która często przeszkadza im spełniać ich marzenia, na przykład marzenie o byciu mamą. Wiele jest takich kobiet? Nadwaga jest bardzo dużym problemem dla kobiet, które chcą posiadać dzieci. Często to nie jest 5 czy 10, ale 30 albo 40 kilo, co jest bardzo ciężkim procesem. Jeżeli chudniemy z bardzo ważnego powodu, często mamy mocną presję, dużą presję, która może być wzmocniona dodatkowo efektem jojo. Tak, bardzo dużo kobiet przychodzi, które schudły w bardzo krótkim czasie, natomiast wróciły do swoich wcześniejszych nawyków i niestety doszło do efektu jojo. Prób schudnięcia było kilka nieudanych. Najpierw była to dość rygorystyczna dieta bez ćwiczeń, w której schudłam sporo, bo prawie 10 kg, ale niestety potem te kilogramy z powrotem przybyły. Dopiero w ubiegłym roku udało mi się schudnąć sporą ilość kilogramów bez efektu jojo i myślę, że nie zaprzestanę na tym, co jest, tylko będę odchudzać się dalej. To ja mam teraz bardzo ważne pytanie. Jak uniknąć efektu jojo? My zalecamy, aby cały czas utrzymywać zdrowy tryb życia, zdrową dietę, ćwiczyć. Niestety nie może pani, która schudła 40-50 kilo, jeść tyle, co wcześniej przy wadze 100 kilo. Jej metabolizm jest już całkiem inny i tutaj trzeba już bardzo mocno pilnować zdrowych nawyków żywieniowych. Dziewczyny, w ostatnim miesiącu udało mi się schudnąć aż 4 kg i teraz właśnie leżę i relaksuję się na limfodrenażu. Myślę, że to zasłużony relaks, ale trzymajcie za mnie kciuki, żebym dążyła dalej do swojego wymarzonego celu. Mój cel to schudnąć 40 kg. I żeby te kilogramy już nigdy nie wróciły. Motywacja to pierwszy krok, aby osiągnąć cel. Z reguły przychodzi bardzo szybko, ale często trudno ją utrzymać. A właśnie taki balans jest potrzebny do tego, aby zmianę doprowadzić do samego końca. Nawet jeśli droga jest bardzo wyboista. Musimy się Państwu przyznać, że my uwielbiamy program Pytanie na Śniadanie, uwielbiamy rozmowy z gośćmi, ale są takie tematy i są takie tacy goście, których absolutnie kochamy. I to jest właśnie ten moment i ten przykład. Dzień dobry dziewczyny, bo czekamy na Was od rana. Dobrze, że jesteście. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Przede wszystkim ekspert branży fitness i wellness, właścicielka studio Figura Wieliczka. To kawał drogi do nas, tak naprawdę. Ale dobrze, że jesteście, bo ważny temat. I Paulina. Dzień dobry. Uczestniczka cyklu Twoja nowa figura, oczywiście ze studiem Figura. Oglądaliśmy Twoją historię, jesteśmy absolutnie urzeczeni. Motywację rozumiemy. No chyba nie ma silniejszej, mocniejszej motywacji niż chęć posiadania dziecka. Dokładnie. No muszę powiedzieć, że tutaj do tej pory w moich poprzednich historiach gdzieś tej takiej motywacji dodatkowej brakowało. A teraz jakby czuję takiego mega powera, tak? I nawet kiedy trafiają się jakieś gorsze momenty, tak? No to gdzieś ten najważniejszy cel, czyli spełnienie mojego marzenia o byciu mamą, przyświeca mi. Dokładnie tak. I to wtedy wszystko może się zmienić. Bardziej się chce, człowiek jest zmotywowany i całkiem wszystko inaczej wygląda. Ja się chciałam zapytać, bo widziałam, bardzo mi się to podobało, 40 kilogramów, chciałabym schudnąć. Trzymamy naprawdę najmocniej na świecie kciuki. Ale wiesz, że już jest super. Już ile schudliśmy? No właśnie, od stycznia. Od
Paulinka, powiedz, bo to jest naprawdę niesamowity wynik. To jest już od stycznia. Od stycznia 18 kilo tak się jest. Udało schudnąć, wow. Także jest super. Paula! Ale chciałam powiedzieć, lubię to, tak jest, tak jest. Ale chciałam powiedzieć, że to tylko dlatego, że naprawdę trafiłam pod opiekę profesjonalnych osób. Tutaj Asia naprawdę się bardzo fajnie mną zaopiekowała. Cały zespół dziewczyn ze studia modelowania sylwetki naprawdę świetnie o mnie zadbał. I to kompleksowo też, od każdej kompleksowo, strony, dokładnie, prawda? Tak. I ja też poczułam, że naprawdę dzięki nim mogę i że to się uda, tak? I w każdej ciężkiej chwili mam wsparcie od nich i no to tak. Jest naprawdę super. To nie jest tylko słowo o kontrola, nie jedz, nie jedz, o ile masz, ile ważysz, ile schudłaś, tylko po prostu są działania. Tak, temu. Dokładnie tak. Tak, tak, zdarza się często tak, że tak jak w przypadku też Pauliny, są takie momenty wstrzymania wagi, tak? Ta waga przestanie nam lecieć i wtedy są takie troszkę momenty załamania i wtedy my staramy się tutaj jak najmocniej wspierać i pokazywać, że trzeba przejść tą trudną drogę, a później to już będzie naprawdę coraz lepiej. Ale też i Paulina bardzo często, tutaj tak? Jest taką osobą, która nie poddaje się, nie poddaje się, mimo że czasami ta waga staje, cały czas konsekwentnie idzie do celu. Dobry materiał trafił do was, do obróbki, bardzo dobry, takie lubimy. My mamy prawie same takie materiały. Ale też bardzo nam się podoba to, co powtarzacie, że to jest proces trudny. Tak, tutaj nie ma ściemy, nie mówimy, że jest magiczna pigułka, prawda? Nie, to jest bardzo ciężka praca, naprawdę. U nas w studiu panie mają bardzo kompleksowo układane plany treningowo-zabiegowe. Zaczynamy od konsultacji, która jest dosyć długa, natomiast bardzo wnikliwa. I tutaj dowiadujemy się, że na przykład tak jak Paulina ma różnego rodzaju schorzenia i dolegliwości, które też wstrzymują utratę kilogramów, tak jak na przykład insulinooporność. Tak. I tutaj nasz plan treningowo-zabiegowy, dieta układany jest pod osobę, która ma dane problemy. Tak, to nie jest szablon, to nie jest sztampa, nie. To jest skrojone idealnie na miarę. To jest bardzo ważne, żeby właśnie było indywidualne podejście, tak, żeby nie każdy rodzaj zabiegów dopasowywać do każdej osoby, bo nie na wszystkich też wszystko działa, tak, więc tutaj naprawdę chylę po prostu pokłony. Tutaj u Pauliny, tutaj od Pauliny zaczynaliśmy bardzo spokojnie, limfodrenaż, rolki, rowerek poziomy, aby nie obciążać jej kręgosłupa, nie obciążać jej stawów. To jest bardzo ważne. Panie, które mają nadwagę 40-50 kilo, nie mogą w sposób bardzo intensywny zacząć ćwiczyć, ponieważ po dwóch, trzech miesiącach nabawią się kontuzji i niestety bardzo szybko rezygnują i niestety pojawia się bardzo często efekt jojo. Ja też chciałam jeszcze dodać właśnie, że jeżeli chcecie też śledzić, wszystkich zachęcam do śledzenia mojej metamorfozy, ponieważ prowadzę też Instagrama na ten temat, który się nazywa Paula w drodze do celu i tam wrzucam właśnie moje ćwiczenia, też pokazuję, jak dziewczyny mi je zwiększają, tak, co jem, jak fajnie zmieniam sobie na przykład normalne przepisy na przepisy dietetyczne z mniejszą ilością tłuszczu. Ogień, także Paula, naprawdę polecam ogień. I jeżeli chcecie mnie wesprzeć, no to zapraszam. Zdecydowanie tak, ale powiedz nam jeszcze, bo Paula w drodze do celu. Tak. Na początku tego celu oczywiście była trudna diagnoza. Tak. Powiedz nam, co pomyślałaś, co poczułaś, kiedy lekarz powiedział: dobrze, pani Paulino, ale musimy poczekać z tą myślą o ukochanym i wymarzonym dziecku. Musimy poczekać jakieś 40 kilogramów. Tak, no powiem szczerze mówiąc, że naprawdę na początku się załamałam. To też wynikało z tego, że do tej pory w ciągu ostatnich 10 lat, tak jak powiedziałam w felietonie, 7-krotnie próbowałam schudnąć i za każdym razem się to kończyło efektem jojo. Więc w momencie, kiedy lekarz mi powiedział, że muszę schudnąć, tak, no to ja po prostu się załamałam, bo sobie myślę, że to się nie uda, no bo już tyle razy próbowałam, więc co ja mam zrobić, żeby się teraz udało, tak? Więc to też nie było tak, że lekarz mi to powiedział i ja od razu ruszyłam do boju, tak? Tylko ja musiałam zebrać w sobie siłę. I tutaj też taka naprawdę ciekawa historia, ponieważ na Facebooku wyskoczyła mi reklama metamorfozy Ani Kwaśnicy, która tutaj też była gościem. Tak, znamy, pamiętamy. Która schudła powyżej 50 kilogramów, tak? I jak ja to zobaczyłam, to sobie pomyślałam, no jak ona schudła ponad 50 kilo, no to ja to 40 też dam radę, tak? I też się później okazało, że na drodze, którą codziennie mijam z pracy do domu, jest właśnie studio figura, tak? I wtedy nie ma przypadku. Tak, nie ma przypadku. Dokładnie tak. I wtedy pomyślałam, no dobra, no to już teraz nie ma wyjścia i biorę się za siebie. Ja muszę dodać tylko, że do nas trafia bardzo dużo kobiet z problemami. Nie tylko otyłości, ale bardzo często z przykładami takimi zdrowotnymi. Panie, które są po operacjach, które nie mogą intensywnie ćwiczyć. Jedną z takich jest nasza pani Leokadia, klientka, która przyszła do nas tak 60+ i
pierwsze schudła ponad 20 kilo, a po 6 miesiącach zrealizowała swoje marzenie nawet, nie cel, a marzenie wyjazdu do Australii. Wysyłała nam zdjęcia, po prostu niesamowite uczucie wiedzieć, że można pomóc w takim spełnianiu się marzeń kobiet, tak? I u nas jest bardzo wiele takich przypadków kobiet, które nie tylko chudną, ale spełniają swoje też marzenia, wracają do zdrowia. A tutaj przy przypadku naszej Paulinki to bardzo, bardzo skupiamy się na tym, żeby to po prostu wróciło wszystko do normy, bo oprócz tego, że Paulina musi schudnąć, to ma rozregulowaną całą gospodarkę hormonalną. I to też ma bardzo duży wpływ z jednej strony na wagę, a z drugiej strony na chęć posiadania. Oczywiście, dziecka. I to wszystko wymaga po prostu zaangażowania zawodowców, specjalistów nie tylko z sensem, ale także z sercem. O tym wsparciu oczywiście mówimy bardzo głośno i ty chyba męża też musimy pozdrowić, prawda? Tak, dokładnie, tak. Ja właściwie muszę też powiedzieć, że najważniejszym też ogniwem tej całej metamorfozy jest mój mąż, bo cel jest wspólny, tak? I oczywiście. Tak naprawdę bardzo mu dziękuję za to, że mnie tak wspiera, tak? I robi mi codziennie rano śniadania, bo ja lubię spać do ostatniej chwili, więc zawsze to śniadanie rano na mnie czeka. Mężu, jak on ma na imię? Jacek. Jacek, tak, trzymać. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dokładnie tak. Jesteśmy z wami. A wszystkim paniom, które też by chciały, tak jak pani Paulina, to kochani, możecie dzisiaj spróbować się swoich szans wysłać SMS o treści figura pod numer 7220 i mamy takie właśnie oto vouchery na kwotę 1800 zł w studio Figura. Dziewczyny, ja chciałam tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że naprawdę jeżeli się zastanawiacie, czy warto, to mówię wam naprawdę, że warto i zróbcie to dla siebie. Wstańcie z kanapy, uwierzcie w siebie i naprawdę działajcie, bo jest o co walczyć. Zapraszamy serdecznie naprawdę do wszystkich studio Figura w całej Polsce i oczywiście do naszego studio Figura w Wieliczce. Pomagamy i wspieramy. Zobaczmy, kto fundował nagrodę.